Czym zaskoczy cię 26-letnia gra? Nie wiem. Odpowiadam. Niczy. Sztuczną inteligencją przeciwników, którzy potrafią nawet unikać pocisków. Mrocznym klimatem tortur? Taktyczną rozgrywką, w której musisz perfekcyjnie korzystać z każdej broni. Zarządzaniem zasobami? Scenami śmierci szybszymi niż w Souls. Genialnym oświetleniem, zaskakującymi pułapkami, zagadkami logicznymi? Nie, to wszystko co mówisz jest bardzo dziwne. Kim ty jesteś? Twoim najgorszym koszmarem. Przygotuj się na... Wstrząs 2. Co? Sponsorem odcinka jest MediaMarkt. Quake 2, porozmawiajmy o nim. To zdecydowanie dziwne zdanie, którego nie spodziewasz się usłyszeć 26 lat po premierze Quake'a 2. Ale pojawił się remaster, postanowiłem go sprawdzić. Przeszedłem pierwszy poziom, pomyślałem sobie, kurde, to jest dobre. I ten oto Quake 2 wciągnął mnie na kilkanaście godzin i sprawił, że na każdym kroku byłem zaskoczony zaawansowanymi mechanikami i świetnymi pomysłami, jakie gra zawiera. Być może nie powinno nas to dziwić, bo jak czytamy w opisie tego remastera, the gameplay in Quake 2 has been shined to a Polish. Czyli po polsku, gameplay w Quake 2 został olśniony dla Polaka. Dziękuję bardzo, nie wiedziałem, że polska społeczność jest tak ważna dla firmy Bethesda. W tego Quake'a 2 zagrałem też na poziomie Nightmare. Szło mi świetnie. Pierwszą rzeczą, która zaskoczyła mnie w Quake 2, jest sztuczna inteligencja przeciwników i to jest absurdalne zdanie. 26 lat temu nikt nie myślał nawet o tym, że wpiszesz do ChatGPT, napisz mi skrypt filmu o Quake 2 i to jest to, czego dokładnie teraz słuchacie. Dzięki ChatGPT za skrypcik, super materiał wyszedł. Ale zobaczcie, w Quake 2 przeciwnicy są na tyle imponujący, że potrafią na przykład uskakiwać, kiedy próbujecie do nich strzelić. Jeżeli celujecie do nich z prostej broni, potrafią się schylić. Jak przeciwnik zostanie powalony, to czasami ginie w konwulsjach, ale w innych wypadkach potrafi leżąc na ziemi oddać w naszym kierunku jeszcze jeden ostatni strzał. Zupełnie jak w filmie akcji, gdzie główny zły zostaje powalony, wszyscy o nim zapominają i nagle w kluczowej scenie on kogoś jeszcze... Przeciwnicy, którym odstrzelimy głowy, potrafią też utrzymać jeszcze pozycję bojową i na przykład oddać ostatnią salwę. Twórcy remastera Quake'a 2 wykorzystali sztuczną inteligencję dostępną w grze, ale także podobno odblokowali kilka niewykorzystanych oryginalnie skryptów, algorytmów i zabiegów. Ta sztuczna inteligencja została poszerzona tak mocno, że przeciwnicy często potrafią opuścić swoje typowe pozycje. Tacy przeciwnicy jak Berserker czy chociażby Gunner mają m.in. zdolność zeskakiwania i wskakiwania. To sprawia, że potrafią nas nieźle pogonić, kiedy spodziewamy się, że będziemy mogli w bezpieczny sposób ich ściągnąć z daleka. Przeciwnicy potrafią więc odłączyć się od stada i budują takie wrażenie, że bardzo chcą nas dopaść. Zdaniem niektórych to psuje trochę podstawową kampanię, dlatego że w bazowej wersji przeciwnicy zostali rozstawieni na mapie na bazie swoich umiejętności właśnie. Ja mam jednak wrażenie, że w większości przypadków przegrywałem i ginąłem, dlatego że przeciwnik zrobił coś, czego bym się nie spodziewał. Uciekasz do wcześniejszego pomieszczenia, myśląc, że przecież masz sporo czasu, no nie będzie cię gonił, a ten berserker biegnie na ciebie, naskakuje i wybucha. Ci przeciwnicy nadają różne tempo w rozgrywce. Zwykli robią się groźni dopiero jeśli jest ich więcej. Przeciwnik z karabinem sprawia, że musimy unikać momentu, kiedy zaczyna strzelać, bo jest wtedy w serii. No i mamy chociażby też pieski, które potrafią nas błyskawicznie dopaść. W dalszej części gry są też przeciwnicy wskrzeszający. No i też jest taki przeciwnik jak ludzki czołg. Piękne połączenie czołgu z człowiekiem. Przeciwnikiem, który najczęściej przerabiał mnie na miazgę, jest stosunkowo prosty i pojawiający się na wczesnych etapach Gunner. To jest przeciwnik, który dysponuje karabinem. Ten przeciwnik potrafi jednak także miotać granatami i muszę przyznać, że robi to w przezabawny sposób. Nie powiem, ile razy nadziałem się na taką sytuację, że wycofałem się za róg na moment, żeby przeczekać serię. Ruszyłem z powrotem do ataku tylko po to, żeby nadziać się na granaty, które ten wróg sprytnie wystrzelił, rykoszetując je o ścianę. Z taką sztuczną inteligencją to powinieneś doktorat robić, człowieku, marnujesz się w tym wojsku. To, co widzicie, to spotkanie. Wedle wszelkich badań socjologicznych spotkanie może prowadzić do pozytywnej interakcji społecznej. Ale co jeśli i wy moglibyście wziąć w nim udział? Tak się składa, że szykujemy dwa spotkania w ramach MediaMarkt Gaming Tour. 2 grudnia w sobotę naszą piątkę będzie można znaleźć w Galerii Krakowskiej. Planujemy tam być od 10 do 18, podobnie jak tydzień później, czyli 9 grudnia w warszawskiej Westfield Arcadia. Wstęp oczywiście darmowy. Spójrzcie, ciekawe. Nasza grupa wymienia się informacjami werbalnymi oraz niewerbalnymi. W nauce jest to tak zwana rozmowa.
Podczas naszych spotkań będziecie mogli z nami porozmawiać, ale to nie wszystko. Na miejscu odbędą się turnieje gier, w których wygrać można konsole PlayStation 5, Xbox Series S, słuchawki Samsung, smartfony Oppo i inne sprzęty specjalnie dla graczy. Ach, gry i zabawy. Jeśli lubicie gry i zabawy, to znajdziecie je na wydarzeniach z serii MediaMarkt Gaming Tour. Tak, będą tam gry i zabawy. 2 grudnia Galeria Krakowska, 9 grudnia Westfield Arcadia. Zapraszamy. Walka z przeciwnikami w Quake 2 okazała się niezwykle ekscytująca. Widząc lub wiedząc, jakich przeciwników mam za rogiem, musiałem inaczej ustawiać taktykę i inaczej korzystać z broni oraz zasobów. Z dzisiejszej perspektywy temat zbierania amunicji jest trochę archaiczny, chociaż nawet w Battle Royale'ach zbieramy cały czas nowy sprzęt. W Quake'u zbieranie amunicji nie wydaje się jakoś bardzo ważnym tematem, ale jeżeli gracie w trybie Nightmare, od tego może zależeć naprawdę wiele. Gra jest tak zaprojektowana, że w tym wysokim poziomie trudności, przechodząc kampanię remastera, zdarzyło mi się dosłownie dwa razy, że w jakimś momencie zlekceważyłem zbieranie amunicji i dotarłem do momentu, w którym nie miałem żadnych pocisków, tylko najprostszy pistolet. To piękny moment, kiedy amunicja kończy się w środku walki, bo zapomniałeś zebrać amunicji w pomieszczeniu wcześniej. Każdy rodzaj broni w Quake 2 ma jakieś swoje zastosowanie. Strzelba, a później przepotężna i satysfakcjonująca podwójna strzelba, to typowa broń typu wyskakujesz za rogu, oddajesz parę strzałów i chowasz się. Karabinek i później karabin podwójny to broń lepsza na dystans. Nie możemy zastąpić to chociażby railgunem. Nawet ten podstawowy pistolet w tych taktycznych momentach mi się przydawał, bo czasami właśnie nie chciałem marnować amunicji. Nauczony doświadczeniami z gunnerem, nieraz wykorzystywałem też w taktyczny sposób granaty, wykorzystując także to, że przeciwnicy są często bardziej agresywni niż w oryginale. Wiem, co to jest. Cofasz się za róg, rzucasz granaty i tylko nasłuchujesz, jak granaty wybuchają. Jak przeciwnicy zamieniają się w padlinę. Ciekawe w Quake 2 jest natomiast to, że chociaż na drodze tej głównej kampanii najczęściej zdobędziemy każdą dostępną broń i stopniowo poszerzamy swój arsenał, jeśli jednak eksplorujemy i odkrywamy sekrety, to często lepszą broń możemy znaleźć szybciej. Na przykład jest cały sekretny poziom, gdzie możemy znaleźć bodajże podwójną strzelbę, zanim w ogóle dostajemy ją w głównych poziomach. Zdobycie tak taktycznych przedmiotów wcześniej pozwala nam dużo łatwiej pokonywać przeciwników. Chociażby jak walczysz z gościem uzbrojonym w railguna, to jak masz railguna, to zamienia się to w ekscytujący pojedynek na railguny. Rzeczą, która zaskoczyła mnie najbardziej, było zarządzanie zasobami. W tej grze mamy przedmioty, które możemy używać w odpowiednim momencie. Takie przedmioty jak apteczki, quad damage, czy chociażby adrenalinę zbieramy do naszego plecaka, który jest na tyle zaawansowany, że pojawiło się koło wyboru zarówno broni, jak i przedmiotów. Wiedząc, że szykuje się mocna walka na przykład z człowiekiem czołgiem, nie musimy liczyć na to, że twórcy gdzieś rzucili quad damage, żeby ułatwić przejście. Możemy ten zachomikowany quad damage po prostu użyć. Wystarczy zmysł taktyczny, no i chomikowanie power-upów. Swoją drogą adrenalina działa teraz jako super ulepszacz, bo jest to taka apteczka, która zwiększa też tarczę i wszystko, i zajebiste. Adrenalina jest super, polecam ją. Stop it. Get some help. Przedmiotem, który bardzo mocno zmienił się w tym remasterze i którego w ogóle nie pamiętam z oryginału, jest Power Shield. Jest to tarcza napędzana tym specyficznym rodzajem amunicji, którego wykorzystujemy w broni energetycznej, reprezentowanej w najwyższej postaci przez BFG. Możemy zrezygnować z korzystania z tej broni, w zamian za to korzystając z tarczy energetycznej. Ta tarcza energetyczna jest w zasadzie czymś w rodzaju łatwego trybu rozgrywki, bo jeżeli tylko mamy tą amunicję, to jesteśmy na tyle potężni, że możemy wytrzymać bezpośrednie starcia. W pewnych momentach nawet kończy się chowanie się i cofanie i kombinowanie, jak tu wykończyć przeciwników. Zmiana w tej tarczy polega na tym, że ona potrafi aktywować się automatycznie. W momencie, w którym powinniśmy zginąć, na przykład, no to tarcza może nas uratować. Kiedy nauczyłem się, jak korzystać z różnych rodzajów broni i zdobyłem potężną broń, eksplorując sekrety, no i wreszcie, kiedy odkryłem Power Shield i to, że mogę używać różnych power-upów wtedy, kiedy ja chcę, gra stała się dużo prostsza, a ja stałem się niesamowicie pewny siebie. A pewność siebie ma taką właściwość, że łatwo można zginąć.
kontrą dla tych wszystkich ułatwień, jakie gracz otrzymuje w Quake'u 2 i szczególnie w remasterze, jest design poziomów oraz rozlokowanie przeciwników na tych poziomach. To kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo kompletnie nie pamiętałem, jak ciekawe pomysły mieli designerzy map w Quake'u 2. Często też otwierali się na alternatywne ścieżki i sposoby poradzenia sobie z pewnymi wyzwaniami. Takim najbardziej charakterystycznym i mocnym przykładem jest twierdza, do której możemy wejść frontalnie i musimy wtedy ominąć szereg pułapek, zabezpieczeń i świetnie rozstawionych przeciwników. Ale kiedy na początku zeskoczymy do wody i przedostaniemy się podziemnymi tunelami, możemy ominąć cały ten segment początkowy bazy, albo wręcz przejść ten segment od tyłu. Wygląda to wtedy dosłownie, jakbyśmy się skradali, bo wychodzimy z drabiny, patrzymy, a tu chłop stoi tyłem do nas, nie ma pojęcia, że na nim jesteśmy. Hello there. Możemy przeładować każdą broń, przygotować się po prostu, po czym go mordujemy. Kluczowym zaskoczeniem w moim doświadczeniu w remasterze było to, jak zabawnie są rozstawieni przeciwnicy i jak często potrafią mnie czymś zaskoczyć. Idziesz sobie i widzisz dziurę w ziemi, co tam może być? No, wyskakuje z niej pies i zaczyna cię mordować. Podchodzisz do krawędzi, cisza, nic się nie dzieje. No więc oczywiście zeskakujesz, po czym za tobą jest dwóch przeciwników we wnęce, którzy cię rozwalają. Przeciwnicy w Quake'u 2 czają się za rogiem, pod windami, w mrocznych zaułkach. Często idąc do przodu, słyszymy za sobą jakiś ruch, odwracamy się, a tam 50 przeciwników. W remasterze pierwszy raz doceniłem w Quake'u 2 pozostałe zmysły. W tej grze można wykorzystać słuch, żeby odkryć czającego się przeciwnika. W jednej takiej charakterystycznej sytuacji trafiłem do wielkiego pomieszczenia przemysłowego. Po lewej mamy takie schody prowadzące w dół, w dole kilku przeciwników. No ale stwierdziłem, nie jest ich za dużo, mogę zeskoczyć na dół, nic złego się nie stanie, dam sobie z nimi radę. No i oczywiście wtedy spod schodów wyskakuje robopiesek. Gdybym zszedł powoli po tych schodach, to mogłem tego pieska usłyszeć, bo jak zatrzymacie się w tym miejscu, to usłyszycie to. Tap, 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 tap. Jeśli się zastanawiacie, co to jest, użyłem komend, żeby wlecieć pod te schody i zobaczyć, że jest to ogon pieska uderzający o ziemię. Używając więc wszystkich zmysłów, mógłbym zostać perfekcyjnym mordercą w Quake'u 2 i przejść grę na Nightmare bez najmniejszych problemów. Niestety nie użyłem wszystkich zmysłów, więc... Head was killed by everything possible. Zaskoczyło mnie też to, że w tym wszystkim są pewne zagadki logiczne, które można rozwiązać. Na przykład cofając się przez tą bazę, trafiłem na lasery, które blokowały przejście. Żeby je ominąć, można było wepchnąć beczkę i kucając przejść obok. Wybuchowe beczki są w ogóle takim chyba żartem, bo oczywiście jak je widzimy, to chcemy w nie strzelić, żeby rozwalić przeciwników. Ale czasami rozbicie takiej beczki wybuchowej uniemożliwia nam wykorzystanie jej jako podpory, żeby z niej wyskoczyć gdzieś dalej. Nie mówiąc już o tym, że w designie tych poziomów są skróty. Quake 2 wprowadzał też swego czasu coś nowego w postaci backtrackingu, czasami trzeba było cofnąć się poziom wcześniej. Żebyście się nie pogubili w tym, to twórcy przygotowali też kompas, w zasadzie GPS wskazujący drogę. Co za technologia. Mamy więc trudną grę z rozbudowanym systemem walki, ginie się często na trybie Nightmare, jest odblokowywanie skrótów. Quake 2 to Dark Souls strzelanek. Tak oto przechodziłem sobie Quake'a 2. Z każdym kolejnym poziomem mój respekt wobec tej gry rósł. I to nie tylko dlatego, że tak dobrze zaprojektowali go twórcy pierwowzoru. Imponowało mi także to, w jaki sposób wykorzystano te różne patenty, żeby rozbudować grę i dodać do niej dynamiki i sprawić, że jest po prostu dużo bardziej satysfakcjonująca. Jednym z takich elementów, który bardzo poprawia odbiór tej gry, jest oczywiście lepsza oprawa. Tutaj twórcy zastosowali dziwną mieszankę, bo niektóre tekstury mają piksele, są bardzo retro, ale co istotne, w grze dodano dynamiczne oświetlenie. Teraz więc, jeśli widzicie gigantyczny wentylator pod sufitem, to będzie on majestatycznie rzucał cienie. Spójrzcie tylko, jak epicko wygląda to w trybie slow-mo. To nie były odgłosy dodane w remasterze, to mój kreatywny input do tej sytuacji. To jednak nie tylko świecidełka, bo dynamiczne cienie rzucają też przeciwnicy, więc kiedy idziemy korytarzem, możemy zobaczyć cień nadbiegającego wroga i się przygotować. W sensie nie, żeby to było jakoś bardzo zmieniało sytuację, no bo co, jesteś gotowy do strzału w każdym momencie, to jest Quake 2. Jest tam też mnóstwo innych małych akcentów, które przyspieszają grę, sprawiają, że jest bardziej efektowna. Jest lepszy odrzut na przykład karabinu, pociski teraz obijają się o ściany, są różne odbłyski, iskry, wybuchy wyglądają lepiej. Mimo totalnie archaicznej oprawy, Quake 2 wersji zremasterowanej jest znacznie bardziej responsywną grą. Ten wstrząs ma większe przełożenie na moje bebechy. A skoro jesteśmy już przy bebechach, to zaskoczyło mnie także to, że Quake 2 jest tak mroczną grą. Dwójkę zapamiętałem jako jakiś taki technologiczny odprysk, w którym nie było za dużo mroku. Być może nowe, lepsze oświetlenie Quake'a 2 sprawiło, że no, poczułem się trochę nieswojo. W tej grze są niezliczone sceny tortur na zwykłych ludziach, więzienia, ludzie zespoleni z maszyną, no i przeciwnicy krzyczący z beznadzieją w głosie: Let me out! Let me out! Help! Make it stop!
Do dzisiaj, kiedy zasypiam, te dźwięki prześladują mnie. Może dlatego, że Quake'a 2 nie wyłączyłem. Dla utrwalenia wiedzy wyświetliliśmy najważniejsze terminy pojawiające się w tym filmie na ekranie. Spójrzcie na nie i zapamiętajcie je. Odpalając Quake'a 2 spodziewałem się archaicznej gry. Dzięki remasterowi dostałem archaiczną grę na adrenalinie. Adrenalina jest super, polecam ją. Stop it. To jest tak, jakby ktoś wziął trupa, wstrzyknął do niego wszystko, co się da i ten trup nagle zaczyna tańczyć. I to nie jest zwykły taniec, to jest breakdance taniec na głowie. Ekscytujące pojedynki na railgany. Zarządzanie grupami wrogów i próba wymanewrowania ich sztuczek sztucznej inteligencji. Unikanie granatów w trybie slow-mo, który aktywowałem sobie komendą, normalnie w grze tego nie ma. Quake 2 dzięki temu remasterowi zestarzał się tak dobrze, że z tego, co słyszałem, naukowcy już sprawdzają, czy da się go przerobić na krem odmładzający. A w tym filmie nawet nie mówię o tym, że dodano tutaj całe kampanie. Quake 2 nie kojarzył mi się jakoś specjalnie dobrze, ale w remasterze odkryłem go zupełnie na nowo i przeżyłem piękne chwile. Być może ten negatywny obraz Quake'a 2 został zmazany także przez zupełnie inną rzecz. Jeżeli pamięć mnie nie myli, w oryginale, za każdym razem, kiedy pojawiał się komunikat o aktualizacji twoich celów w misji, był w tle taki komunikat głosowy, który nie przestawał się pojawiać, dopóki nie otworzyłeś swojego terminala. Ten komunikat brzmiał w stylu Cookies are update, cookies are update, cookies are update. Tak mnie irytował w Quake'u 2. Dzięki remasterowi pojawia się tylko raz, potem znika. Warto było czekać 26 lat.